3, 2 czy 1? Ile biegów na korbie powinien mieć prawdziwy rower gravelowy? Dzisiaj z nami jest Four Corner, wersja międzynarodowa z trzema blatami Shimano Sora. Jest z nami gravel typowo marinowy Gestalt z dwurzędową korbą GRX. Jest z nami Headland z korbą projektowaną przez Marina, jednoblatową. I dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, co komu i do czego jest potrzebne, ponieważ o tym cały internet chce opowiadać, a tak naprawdę każdy czegoś innego potrzebuje. Zapraszam do odcinka. Na grupach gravelowych spotykamy się z różnego rodzaju wątkami. Od tego, jakie opony wybrać, to już jest zdarta płyta. Ale też niektórzy kombinują, ponieważ mają bardzo sportowego gravela, przykładowo takiego jakby Headlandsa, niekoniecznie, ale to jest dla wszystkich materiał. Mają takiego jakby Headlandsa z korbą jednorzędową i się okazuje, że mają na płaskim bardzo duży problem, żeby szybko pojechać, bo mieszkają w płaskopolsce. No 91% powierzchni Polski jest głównie nizinna. Zapomnijmy o tym? Nie, nie zapomnijmy o tym, ponieważ mamy jeszcze opcję zainstalowania korby dwurzędowej, ale zaraz, większość graveli nie posiada takiej opcji. Jeśli jest jeden blat z przodu, to jest tu spłaszczone. Przynajmniej w marinach tak jest, jak już jest jeden blat z przodu, tak jak w Gestalcie X, w Headlandsie to nie ma jak podpiąć przedniej przerzutki. I teraz to już jest od razu dylemat dla osoby na etapie wyboru roweru. Na co się zdecydować? No bo tak, mamy ultramaratony, które są nastawione na dużą prędkość. Duża prędkość przelotowa na jakichś płaskich odcinkach to może być i 40 na godzinę. Ujechać to z takiej korby, no można próbować, ale no na jak długo? Ile czasu utrzymamy taką wysoką kadencję? Jeśli mamy tutaj 40-42 zęby, to nie jest dużo. Spójrzmy na takiego GRX-a. W tym marinie mamy układ 46-30. No już lepiej i zawsze można to powiększyć. Dlaczego tak trudno jest powiększyć w napędzie z jednym blatem z przodu tą zębatkę? Ponieważ ta szczelina, gdzie się rozchodzi część z tej na boki, żeby zmieścić oponę i duży zakres kasety, ten Q-faktor, niestety ma tu ograniczenie i wsadzenie zbyt dużej zębatki będzie kolidowało z tym elementem ramy. Dlatego cały czas producenci trzymają się wersji takiej, że są rowery z rozwiązaniem dwublatowym, które nie będą wypierane i tak widać to w proturach, że napęd 1X się nie przyjął i nawet jeśli mamy 13 rzędów z tyłu, to nadal to nie zrobi rewolucji, ponieważ wersja dwublatowa, nawet jeśli się będą pokrywały biegi na mniejszym i na większym z tylnymi zębatkami, nadal jest bardziej wszechstronne, ale są jeszcze tacy, którzy tęsknią za tym, żeby mieć korbę trzyrzędową, tak jak tutaj w tym Four Cornerze, napęd 50, 39 i 30. Dlaczego niektórzy bardzo potrzebują takich ram? Ponieważ gdy bardzo ostro dociążą taki rower, bagażnik, torba w ramę, torba podsiodłowa, torba na kierownicę, obciążenie widelca, to dojdzie do tego, że podjechanie bardzo długiego, żmudnego, takiego 10% podjazdu, który dajmy na to ma 8 km, będzie problemem. Trzeba mieć wyrobioną nogę. Choć mimo wszystko Four Corner w 2024 na Polskę będzie miał wersję dwublatową 34-50. O tym jest odcinek na kanale. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że taki napęd jest pewnego rodzaju już przeżytkiem, trochę archaiczny, trochę wieje myszką, już coraz mniej korb jest tego typu na rynku. Oczywiście, gdy Marin zamawia w Shimano pewnego rodzaju produkty, to właśnie Shimano produkuje dla Marina te korby na zamówienie. To nie jest tak, że ktoś bierze coś z jakiejś półki magazynowej. Wszystko to jest produkcja przygotowana i zaplanowana. Zatem skupmy się na tym, co możemy zrobić z napędem trzyrzędowym. No prawda jest taka, że możemy zrobić wszystko. Tutaj się będą nam powielały biegi, ale jest to dla każdego jakieś inne rozwiązanie. Jeśli będziesz jechać w trudnym terenie, gdzie się błoto będzie oblepiało maksymalnie do opon, kiedy będziesz miał problem związany z
doborem przełożenia, bo jest bardzo wyboisty teren, który wytrasa Ciebie z rytmu pedałowania, mniejsze biegi są przydatne. Trzyrzędowy napęd ma też pewnego rodzaju wady, ponieważ jadąc musisz pamiętać o przekosach na łańcuchu i nie zawsze możesz korzystać ze wszystkich biegów. Ktoś powie 3 na 9, czyli 27 biegów. No nie, to nie tak działa, ponieważ gdy będziesz na najwyższej zębatce jechać i tutaj na najwyższej, to nie dość, że łańcuch będzie Ci obcierał o łychę w przedniej przerzutce, to jednocześnie będzie tak skrzyżowany ten łańcuch, że błyskawicznie wytrzesz sobie zęby z przodu, zęby z tyłu i łańcuch będzie się nadawał błyskawicznie do wymiany. Wiąże się to też z tym, że jeśli przyjdzie Ci takim rowerem wyruszyć w bardzo daleką podróż i się zagapisz i będziesz za długo jechać na przekosie łańcucha, to możesz mieć problem z tym, że trzeba będzie szybko to naprawiać, a nie zawsze są dostępne sklepy z takim towarem. W dziczy załóżmy. Dlatego tak wielu kocha i decyduje się na napęd 2, na przykład na 10, jak w tym przypadku. Tutaj też oczywiście są te ograniczenia z tymi przekosami, o których mówiłem, ale już znacznie mniejsze, ponieważ tutaj przez to, że jest więcej biegów, zupełnie inaczej pracuje ten łańcuch i tak naprawdę w takim napędzie będzie tak 6-7 biegów wyłączonych, tych najbardziej skrajnych. Natomiast tutaj znacznie więcej biegów jesteś w stanie obsłużyć. Tu dodatkowo, co ważne i warto zwrócić uwagę, jest gestalt w pełni przygotowany na napędzie GRX. Z tyłu, z przodu, łapy GRX-a, hamulce GRX-a, to jest to, na co wielu narzekało, że nie ma takiego roweru w kolekcji Marina. Jest w 2024 w pełni dostępny, 6999 zł, cena przystępna na każdą kieszeń. Jest o tym osobny odcinek na kanale, do którego zapraszam. Natomiast mamy jeszcze napęd 1X. To jest dla tych wszystkich najbardziej usportowionych. To jest dla tych wszystkich, którzy szukają rowerów, którym będą się zastanawiali wyłącznie nad tym, czy przyspieszyć, czy zwolnić i będą zmieniali wyłącznie tyłem biegi. Nie mają czasu na zastanawianie się, jaki jest bieg z przodu. Chodzi o to, żeby manewrować tyłem. To jest najbardziej intuicyjne. Logika podpowiada, że to najlepiej będzie pracowało 11 z tyłu, może być 12. Wszystko pięknie, tylko znowu, wszystko zależy od tego, do czego jest Ci potrzebny dany rower. Jeśli chcesz mieć możliwie najbardziej uniwersalny gravel, który będzie jeździł z Tobą po płasko Polsce i potrzebujesz czasami wyskoczyć na jakąś ustawkę z kumplami na szosie, chcesz mieć jeden gravel do wszystkiego, no to możesz mieć drugi komplet kół, założyć sobie szosowe opony i jakoś na tej kompaktowej korbie ujechać to. Dodatkowo możesz też pomyśleć o tym, że ten rower się nadaje również i na dojazdy do pracy i będzie taki bardziej taki na miasto, natomiast z takim rowerem, owszem, też się on nada na miasto, ale już pomyślisz, ojej, to karbon, no to muszę go chyba w biurze na górze trzymać, bo trochę strach przypiąć taki rower w wiatce, a niech mi się coś na niego wywali, a niech mi go ktoś obtłucze, no to uszkodzenie karbonu też są do naprawy. Jest o tym odcinek na kanale, do którego odsyłam, o mitach, natomiast taki rower jest zupełnie komu innemu dedykowany. Taki rower jest pod wyścigi górskie, gravelowe, takie, gdzie będzie po wyżynach jazda, bo na płaskim, jeśli przyjdzie Ci przejechać taką Wisłę 1200 przykładowo, która oczywiście jest przez bardzo długi odcinek górski puszczona tam w okolicach Baraniej Góry, długi, przepraszam, powiedzmy 80 km, to potem przecież jak lecisz tą wiślańską trasą rowerową po tych wałach, gdzie jest wyasfaltowane wszystko, to aż brakuje przełożenia, żeby dać mocniej w buta. Owszem, może masz gigantyczną kondycję, ale jeśli będziesz chciał jechać longiem całą noc ten odcinek, który jest taki przyzwoity pod nogę, żeby całą noc sobie przejechać, to szczerze zastanawiałbym się, czy taki rower jest dobrym rozwiązaniem. To jest gravel bardziej górski. Ten rower ma opcję poprowadzenia opuszczonej sztycy. Ten rower ma opcję na to, żeby zapakować tutaj torbę uszytą na wymiar i wrzucić mu obciążenie takie, które będzie minimalne pod minimalizm. Ten rower, owszem, ma opcję przykręcenia bagażnika, a nawet z przodu widelec jest do tego przystosowany.
Jednak mimo wszystko, jak się kupuje gravela, kupuje się go z myślą na lekko, stąd też mniej biegów. Zaraz zważymy te rowery, by było wiadome, jaka jest różnica w wadze między tym, tym i tym. To jest bardzo istotna różnica. Sprawdźmy w takim razie, ile waży Marin Headland 1 na 2024 z korbą jednorzędową, rozmiar ramy 56. 10,72. Zważmy Marina Gestalta 2, pełen GRX 2x10, rozmiar 56. 11,45. Zważmy w takim razie Four Cornera 1 w rozmiarze L. Trzyrzędowej korbie, podkreślam, on w polskiej dystrybucji nie będzie dostępny, to jest sample, ale ciekawe, ile trzyrzędówka waży. 14 kg 280. Dużo? I teraz proszę napisz w komentarzu, co sądzisz o tym, który napęd jest najlepszy. Może jesteś tradycjonalistą, kochasz stal i to, że są trzy biegi z przodu, to dla Ciebie jest wręcz normą i potrzebujesz roweru absolutnie do wszystkiego patch four corners. Może dwa rzędy z przodu są dla Ciebie totalnie optymalne. A może jesteś takim ścigantem górskim i potrzebujesz takiego wojownika, jakim jest Headlands. Jestem ciekawy Twoich opinii.